kwietnia za bilety komunikacji miejskiej w metropolii trzeba będzie zapłacić więcej. Zarząd Transportu Metropolitalnego podjął decyzję o podwyżce cen, której główną przyczyną jest epidemia COVID-19 i związany z nią spadek wpływów z biletów. Pasażerom jak zawsze w takich przypadkach te plany się nie podobają. No chyba kawę już za darmo dawać w tym autobusie, bo to już chyba troszeczkę przesada. Dużo ludzi jeździ autobusami też, żeby dostać się do pracy, do szkoły i tak dalej, no więc to są dodatkowe wydatki, a każdy ma ich sporo w dzisiejszych czasach, więc myślę, że utrudnia to tak każdemu funkcjonowanie. Sprzedaż biletów ZTM w poprzednim roku spadła tak bardzo, że do kasy spółki wpłynęło o 100 milionów mniej niż w 2019 roku. Powodem są głównie koronawirusowe restrykcje oraz zamknięcie gospodarki szkół czy uczelni. Wiele osób pracuje zdalnie, a dzieci uczą się w domach. Ponosiliśmy też dodatkowe koszty, cały czas ponosimy, związane z pandemią i zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w naszych pojazdach. Chodzi tutaj m.in. o dodatkową dezynfekcję tramwajów, autobusów, trolejbusów. To wszystko sprawia, że te koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej rosną. Wpływy z biletów pokrywają tylko 30% kosztów utrzymania komunikacji miejskiej. Żeby bilety nie drożały, zdecydowanie więcej na komunikację musiałyby wydawać gminy tworzące metropolię. Ze względu na epidemię koronawirusa budżety gmin również zostały bardzo mocno ograniczone, a one same pod koniec roku stawały często przed bardzo dramatycznymi decyzjami, kiedy konstruowane były budżety na 2021 rok. Według nowych stawek bilet najtańszy jednorazowy zdrożeje o 60 groszy i będzie kosztował 4 zł. Wzrośnie również cena najpopularniejszego biletu sieciowego obowiązującego na terenie jednego miasta z 92 na 99 zł. Ceny wszystkich biletów w metropolii wzrosną o około 12%. To i tak mniej niż w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku, gdzie podwyżki sięgnęły w ostatnim czasie nawet 30%. Grupa naukowców z Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach prowadzi innowacyjny projekt medyczny, który pomoże leczyć zwłóknienie płuc po przebyciu COVID-19. Wykorzystują do tego komórki macierzyste. My te komórki zawiesimy w kroplówce i podamy do żył obwodowej. I teraz tą krwią, stąd podaną, przepłynie przez, bo zajmuje się też anatomią, tak? Przepłynie przez prawy przedsionek, prawą komorę, pniem płucnym, który się rozdzieli na tętnice, aż do naczyń tętniczych włosowatych i tam się mają zatrzymać. A potem pomóc w odbudowie uszkodzonych tkanek. Wśród objawów występujących przy rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc wymienia się m.in. trudności z oddychaniem czy przewlekłe zmęczenie. Do tej pory mówiło się, że zwłóknienia to zmiany nieodwracalne. Jeżeli by się udało wykazać takie działanie w płucach, jakie obserwujemy w tkankach miękkich, ustępowanie stanów zapalnych, egzemy, zwłóknień, regenerację tkanek, no, byłaby to metoda nie do przecenienia w leczeniu powikłań po śródmiąższowym zapaleniu płuc. Sam pomysł wykorzystania komórek macierzystych nie jest w medycynie nowy. Od lat z dużym powodzeniem stosuje się je w ortopedii. Podawane do kolan, łokci, a nawet kręgosłupa regenerują tkanki. Koszt eksperymentu to kilka milionów złotych. W tej chwili czekamy, będziemy składać projekt i czekamy na akceptację finansowania tego projektu. W momencie, kiedy ją uzyskamy, rozpoczynamy bezzwłocznie i pierwszych wyników spodziewamy się już po 3 miesiącach. Zespół konsultantów tworzy 30 naukowców z różnych dziedzin medycyny. W projekcie wezmą udział pacjenci, którzy przeszli już COVID-19, mają problemy z oddychaniem, a badania wykazały u nich zwłóknienie płuc. Witryna katowickiego biura poselskiego Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej została zdewastowana. Kiedy w piątek rano pracownicy otwierali biuro, zauważyli na szybie wulgarny napis. To prawdopodobnie reakcja na tęczową flagę, która od dłuższego czasu wisi wewnątrz lokalu i jest wyrazem wsparcia dla społeczności LGBT. Ta flaga z okien na pewno nie zniknie. I z pewnością będę domagała się od Sejmu, aby w końcu zajął się projektem ustawy, który penalizuje mowę nienawiści, szczególnie skierowanym do konkretnych grup społecznych. Natomiast zawsze będziemy razem, wspólnie. Doczekałam się bardzo wielu głosów solidarności ze strony bardzo wielu osób, za to się cieszę. Mam nadzieję, że policja ustali sprawców. Sprawa została już zgłoszona na policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Przyjęto to zawiadomienie. Na miejscu skierowana technika kryminalistycznego, który przeprowadził oględziny.
Tutaj będziemy wykonywać dalsze czynności policyjne zmierzające do wykrycia sprawcy. Jak wspomina posłanka, to nie pierwszy przypadek aktu nienawiści w stosunku do niej i jej współpracowników na tle poparcia środowiska LGBT. Po długiej przerwie otwarte zostały opery, filharmonie, teatry i kina. Już od tak dawna widzowie nie mogli obejrzeć filmu czy spektaklu inaczej niż przez internet, że szybko zaczęli wykupować bilety. Bardzo się cieszymy, że możemy w końcu wyjść z domu. Jest to dla nas wielka frajda. Jesteśmy na pierwszym seansie w tym kinie, które zresztą bardzo lubimy. Pięknie, proszę pana, pięknie. Ja jestem zachwycona. Już wczoraj sobie kupiłam przez internet bilet. Jak wiele innych osób, bo zarezerwowanie biletu na najbliższy weekend o dniu świętego Walentego nie wspominając, teraz jest już prawie niemożliwe. Bardzo już są spragnieni kultury i tak jak wrzuciliśmy pierwsze posty na naszego Facebooka, pierwsze informacje na stronę, no to nagle nastąpił szał. Telefony, widzowie, są seanse, na których biletów już nie ma. Rozeszły się w ciągu 24 godzin. O czym nie można powiedzieć w kontekście kin sieciowych, które zdecydowały na razie nie otwierać swoich multiplexów. Powodem jest warunkowe luzowanie obostrzeń, które zakłada, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w ciągu najbliższych 2 tygodni się pogorszy, to ten sektor zostanie zamknięty ponownie. Taki warunek wpływa również na pracę innych instytucji. Podchodzimy z taką lekką obawą, co to będzie dalej, z niepewnością oczywiście, bo żeby móc coś zaplanować, to potrzebna jest jakaś taka wiedza w trochę dłuższej perspektywie. To jest takie trochę działanie doraźne, nie możemy na 100% niczego zaplanować, ponieważ nie wiemy, jak to będzie się dalej rozwijało. A jak mówią przedstawiciele rządu, wszystko zależne jest od odpowiedzialności pracowników, jak i widzów. Wszystkie placówki już po pierwszym zamknięciu w 2020 roku musiały nauczyć się pracy w ścisłym reżimie sanitarnym. Mamy to opanowane, mamy to przećwiczone, personel jest przygotowany. Mamy płyny, mamy maseczki, gdyby ktoś zapomniał, będą dostępne. Sprzedajemy oczywiście bilety na co drugie miejsce, co nie znaczy, że dwie osoby, które przyjdą razem, bo razem mieszkają, stanowią parę, nie będą mogły usiąść obok siebie. Oczywiście, że będą mogły usiąść obok siebie. Według aktualnie obowiązujących zasad placówki, takie jak teatry, kina, opery czy filharmonie, mogą zapełnić tylko połowę widowni. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem rządu od piątku można ponownie korzystać z basenu, lodowiska czy kortów. I nie trzeba być wyczynowym sportowcem. Jestem z Murcek. Moja córka ma przerwę międzysemestralną i to jest jedyny dzień, kiedy możemy razem się wybrać na łyżwy. A dodatkowo jest to pierwszy dzień, kiedy to lodowisko po dłuższej przerwie jest czynne. Już od samego rana na katowickie lodowiska przychodzili pierwsi mieszkańcy. Widać, że zainteresowanie jest spore. W weekend spodziewamy się naprawdę dużych tłumów. Niezależnie od tej pogody, która rzeczywiście jest bardzo mroźna, nasze doświadczenia są takie, że lodowiska to naprawdę jest coś, za czym mieszkańcy są stęsknieni. I nie tylko katowiczanie, ale także mieszkańcy całej aglomeracji de facto przyjeżdżają do Katowic i korzystają z naszych lodowisk. Od dzisiaj można też korzystać z basenów, choć nie wszystkich. Akwaparki nadal pozostają zamknięte. Z kolei na zwykłych pływalniach nie będzie można korzystać na przykład z saun. Po rozmowach z sanepidem mamy zielone światło, że możemy się otworzyć. Oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym, więc przygotowujemy się do tego. Czekamy po prostu, czy jeszcze jakieś wytyczne nie wyjdą ze strony rządu na ten temat, czy doprecyzują po prostu to zagadnienie. Otwarte dla klientów indywidualnych zostały także korty tenisowe. Na jednym może maksymalnie przebywać do 5 osób. Po raz pierwszy w tym sezonie uruchomione zostały wyciągi na Górce Środurskiej w Sosnowcu. To jedna z nielicznych możliwości, żeby pojeździć na nartach, nie jadąc w góry. Ja myślę, że ten stok to jest zbawienie. No, bo nie trzeba jechać do Wisły, nie trzeba. Dla mnie, w moim wieku, to jest okej. Dzisiaj się świetnie zjeżdża, tak jeszcze nie była nigdy górka przygotowana. No, idealne warunki. Pracownicy Mosiru w Sosnowcu od 2 tygodni byli przygotowani na możliwe otwarcie stoków narciarskich, więc wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Czekaliśmy właśnie na ten upragniony sygnał ze strony polskiego rządu o tym, że stoki będą narciarskie otwierane. Także pracowaliśmy bardzo intensywnie ostatnie 2 tygodnie. Warunki atmosferyczne nam sprzyjają, także nadal jeszcze dośnieżamy, szczególnie ten duży stok, który ma długość 350 metrów.
Do tego dwa małe po 150 metrów. Nie trzeba mieć własnego sprzętu. Oczywiście wzorem z lat ubiegłych działa wypożyczalnia, serwis sprzętu. Jest też szkoła instruktorska, także można przyjechać w samych Adidasach i wszystko ogarniemy. W tygodniu stok jest otwarty od 14 do 22, a w weekendy od 10. Można wykupić karnety godzinowe albo na określoną liczbę zjazdów.